To może spotkać każdego z nas. Uzbrojony napastnik, który ma jeden cel. Zabić. Zabić jak najwięcej osób. Wyobraź sobie, że miejsce, które wybrał na dokonanie masakry, to twoje ulubione kino, dworzec, galeria handlowa lub uczelnia. Aktywny strzelec zaczyna realizować swój plan. Jego pierwsze cele mają najmniejsze szanse na przeżycie. Jesteś tam. Od momentu, kiedy usłyszysz strzały w budynku, musisz postępować według jednej z trzech zasad. Uciekaj, schowaj się lub walcz. Jeżeli jesteś odcięty, zabarykaduj drzwi. Schowaj się w miejscu, w którym będziesz potencjalnie bezpieczny. Pamiętaj, aby miejsce, w którym się schronisz, nie było dla ciebie pułapką. Jeżeli napastnik cię nie słyszy, powiadom jak najszybciej służby pod numerem telefonu 112 o tym, co się dzieje. W przypadku, kiedy nie ma takiej możliwości, wyślij SMS-y do osób, które powiadomią służby za ciebie. Od tego momentu możesz być pewny, że na ratunek ruszyły służby, które zrobią wszystko, aby dotrzeć na miejsce jak najszybciej. W czasie oczekiwania na pomoc pamiętaj, aby zachowywać się cicho, nie zapomnij wyciszyć telefon. Jeżeli zagrożenie oddaliło się, a masz szansę ucieczki, skorzystaj z niej. Kiedy zostaniesz zakładnikiem, nie prowokuj. Wykonuj polecenia, bądź pokorny i cierpliwie czekaj na rozwiązanie sytuacji. Kiedy na miejsce dotrą policyjne siły specjalne, możesz być pewny, że jesteś w dobrych rękach. To elitarne jednostki, które dokładnie wiedzą, jak takie sytuacje rozwiązywać. W momencie, w którym dochodzi do szturmu, staraj się zachować zimną krew. Nie pomagaj policjantom. Kiedy będziesz już po wszystkim, wykonuj polecenia funkcjonariuszy. Pamiętaj, że będziesz poddany weryfikacji i do momentu jej zakończenia będziesz traktowany jako potencjalne zagrożenie. Udało się. Przeżyłeś.